Komunia między Kościołem niebiańskim i ziemskim. Trzy stany w Kościele. Dopóki Pan nie przyjdzie w swoim majestacie, a wraz z Nim wszyscy aniołowie, dopóki po zniszczeniu śmierci nie zostanie poddane Mu wszystko, jedni z Jego uczniów pielgrzymują na ziemi, inni po zakończeniu obecnego życia poddawani są oczyszczeniu. Jeszcze inni zażywają chwały, widząc jasno samego Boga w Trójcy Jedynego, jakim jest. Wszyscy jednak w różnym stopniu i w rozmaity sposób jesteśmy złączeni w tej samej miłości Boga i bliźniego i śpiewamy naszemu Bogu ten sam hymn chwały. Wszyscy bowiem, którzy należą do Chrystusa, mając Jego Ducha, zrastają się w jeden Kościół i zespalają się wzajemnie ze sobą w Chrystusie. Łączność pielgrzymów z braćmi, którzy zasnęli w pokoju Chrystusa, bynajmniej nie ustaje. Co więcej, według nieustannej wiary Kościoła jeszcze umacnia się dzięki wzajemnemu udzielaniu sobie dóbr duchowych. Wstawiennictwo świętych. Ponieważ mieszkańcy nieba głębiej są zjednoczeni z Chrystusem, jeszcze mocniej utwierdzają cały Kościół w świętości. Nieustannie wstawiają się za nami u Ojca, ofiarując Mu zasługi, które przez jedynego pośrednika między Bogiem a ludźmi, Jezusa Chrystusa, zdobyli na ziemi. Ich braterska troska również bardzo wspomaga naszą słabość. Nie płaczcie, będziecie mieli ze mnie większy pożytek i będę Wam skuteczniej pomagał niż za życia. Przejdę do mojego nieba, by czynić dobrze na ziemi. Komunia ze świętymi. Nie tylko jednak ze względu na sam ich przykład czcimy pamięć mieszkańców nieba, ale bardziej jeszcze dlatego, żeby przez praktykowanie braterskiej miłości umacniała się jedność całego Kościoła w duchu. Bo jak wzajemna komunia chrześcijańska między pielgrzymami prowadzi nas coraz bliżej do Chrystusa, tak obcowanie ze świętymi łączy nas z Chrystusem, z którego jako ze źródła i głowy wypływa wszelka łaska i życie ludu Bożego. Czcimy Chrystusa, gdyż jest Synem Bożym. Męczenników zaś kochamy jako uczniów i naśladowców Pana, a to jest rzeczą słuszną, gdyż w niezrównanym stopniu oddali się oni na służbę swojemu Królowi i Mistrzowi. Obyśmy również i my mogli stać się ich towarzyszami i współuczniami. Komunia ze zmarłymi. Uznając w pełni tę komunię całego mistycznego ciała Jezusa Chrystusa, Kościół pielgrzymów od zarania religii chrześcijańskiej czcił z wielkim pietyzmem pamięć zmarłych. A ponieważ świętą i zbawienną jest myślą modlić się za umarłych, aby zostali uwolnieni od grzechów, ofiarowywał za nich modlitwy. Nasza modlitwa za zmarłych nie tylko może im pomóc, lecz także sprawia, że staje się skuteczne ich wstawiennictwo za nami. W jednej rodzinie Bożej. Wszyscy, którzy jesteśmy dziećmi Bożymi, i stanowimy jedną rodzinę w Chrystusie, gdy łączymy się ze sobą we wzajemnej miłości i w jednej chwale Trójcy Przenajświętszej, odpowiadamy najgłębszemu powołaniu Kościoła. Pamiętacie może takie słynne zdanie świętej pamięci księdza Piotra Pawlukiewicza, który powiedział kiedyś, że to my umieramy, a oni już żyją. To my tu na ziemi umieramy. Każdy z nas, który jeszcze żyje, tak naprawdę już umiera. A ci, którzy umarli, żyją. I nie tracimy tej łączności, nie tracimy jedności, nie tracimy komunii, nie tracimy relacji z nimi. Ona się zmienia, ona staje się inna, ona się przekształca, tak jak to życie, ale ono się nie kończy. Nie wiem jak wy, ale ja mam w sobie wielkie pragnienie życia wiecznego. Nie, żebym nie lubiła tego życia, które mam tutaj, wręcz przeciwnie, bardzo je lubię. Ale kiedy myślę o tym, co czeka mnie po drugiej stronie, a daj Panie Boże, żeby było to niebo, to aż się serce rwie. Święty Dominik mówił do swoich braci, nie płaczcie, będziecie mieli ze mnie większy pożytek i będę Wam skuteczniej pomagał niż za życia. Z kolei Święta Teresa od Dziesiątka Jezus mówi, przejdę do mojego nieba, by czynić dobrze na ziemi. My cały czas możemy prosić o wstawiennictwo tych, którzy nas wyprzedzili w drodze, do której my zmierzamy. W drodze do tego celu, o którym już nieraz i w związku z katechizmem, i w czasie murałów sobie mówiliśmy. Jeden aspekt to jest to, że ci, którzy nas wyprzedzili, wstawiają się za nami, a drugi aspekt jest taki, że my możemy modlić się za tych, którzy zmarli.
a wszyscy jesteśmy jedną rodziną Bożą. Mnie bardzo porusza to ostatnie zdanie tego fragmentu, że kiedy jesteśmy razem, kiedy łączymy się we wzajemnej miłości i w chwale Trójcy Świętej, to wtedy jako Kościół odpowiadamy najgłębszemu powołaniu. I może dzisiaj zastanówmy się, po pierwsze, czy prosimy o wstawiennictwo w różnych świętych, czy mamy swoich ulubionych świętych, którzy mogą nam pomagać. Po drugie, czy modlimy się za zmarłych? Może to jest dobry dzień, żeby się za nich pomodlić się za dusze w czyśćcu cierpiące. A po trzecie, czy jest w nas ta tęsknota za niebem?